Nazywam się Joanna Holeksa. Przyszłam tutaj do was, żeby wam dać kilka minut refleksji na temat waszego życia. Gdzie idziecie? Dokąd zmierzacie? Czy wyobrażacie sobie jakiś ogromny kamień nagrobny, który będzie kiedyś na waszym grobie? Czy widzicie go? Co tam jest napisane? Że jesteś dobrym człowiekiem? Że byłeś ojcem? Że byłeś przyjacielem? Kim jesteś? Gdzie idziesz? Na twoim grobie może być napis, ile żyłeś lat, ale tak naprawdę to nic nie znaczy. Nawet jeżeli by ci dali ogromny kamień, całą górę i wyryliby na nim twoje imię, on by nic nie znaczył. On by nic nie znaczył dla tego świata. Nikt by na niego nie spojrzał i nikt by nie oddał mu czci. Nic po tobie nie pozostanie. Tylko to, co tutaj masz na ziemi teraz. Twoje życie ma sens, jeżeli uwierzysz prawdziwie w Jezusa Chrystusa. I wtedy nie światło na grobie będzie świecić, ale Jezus Chrystus, który jest w tobie. Bo On jest prawdziwym Bogiem. Jezus Chrystus jest Bogiem żywym. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. I On zmartwychwstał po to, żebyś ty dzisiaj mógł żyć. Żeby grób był pusty. Żeby grób był pusty. Żebyś nie musiał leżeć tam jak takie zmarłe szczątki. Tylko ty będziesz żywy wiecznie mocą Jego zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Bo Duch Święty zbudzi cię z martwych i będziesz żył wiecznie. Tylko pytanie, gdzie idziesz? Dokąd zmierzasz? Jaki jest twój cel? Jakie jest twoje życie? Co będzie napisane na nagrobie? Co będzie napisane na twoim grobie? Że Jezus Chrystus był twoim Panem? Czy że byłeś zwykłym człowiekiem i nikt o tobie nie będzie pamiętał? Decyzja należy do ciebie. Czy chcesz, żeby twój grób był pusty? Czy chcesz być żywym, prawdziwym człowiekiem tutaj, teraz, na ziemi i mieć Jezusa Chrystusa świecącego w twoim wnętrzu? Czy chcesz być światłością tego świata? Czy chcesz pokazywać Bogu i wszystkim ludziom na ziemi, jak Jezus Chrystus odmienił twoje życie? Czy chcesz być marnym prochem i w proch się obrócić? Twoja decyzja. Amen.